Siema, z tej strony Sandał, wy dobiliście 700 subskrypcji, a więc ja dobiłam 3000 parków. Wybitnie, bo mam wkującego kruka, więc jakby super mam. Automatyczną porażkę. Wydaje mi się, że jakiś bot tym krukiem kieruje. No więc widzowie dwóch na trzech musimy to ugrać. Belibo, tutaj mnie porobili, więc ciekawie. Od razu nasz teammate też zginął. No widzowie, mega, mega słabo nam poszło, ale widzowie, nie zmienia to faktu, że jeszcze kilka winów i będzie mi 30 tysięcy parków, więc zaprowadzę się z tego powodu. Jaram, proszę, nie no, jeden win widzowie, mamy 29 tysięcy parków, 993, naprawdę 30 tysięcy to było marzenie, wow. Dzisiaj ale muszę obić tego kruka. Dobra, mamy. Oni się pozabijają nawzajem, więc widzowie mam jeden na jeden właśnie Sotisa. Jeśli to wygram, już będzie bardzo, bardzo blisko do wybicia tego 30 tysięcy. No i oczywiście Sanak przyskillował i wygrał tą rundę. Nie no, Essa, widzowie, szybki win. Został zrobiony tutaj gwiazdą, gdzie jestem ja, więc bardzo, bardzo fajnie. 30 tysięcy parków nabite właśnie za moje koncie. Wy się zapytacie, czemu jest pierwsza minuta odcinku, a ty już to wbiłaś. Widzowie, mamy bardzo dużo innych rzeczy. Stwierdziłem, że trochę wzmocnię ten specjal i w sumie nabiję sobie 15 rank właśnie na Maze, ale no ogólnie fajnie. Będę mega, mega tryhardował teraz po 30 tysięcy barków i wydaje mi się, że będę po prostu te pucharki bijał mega, mega szybko, więc będzie więcej filmów takich po prostu z wbijania. Bardzo, bardzo myślę, że zmiana kontentu na plus. Również będą jakieś challenge, myślę, do wbijania, robione czy coś w tym stylu. Ogólnie mega, mega się jaram. Tym 30 tysiącami. Widzowie, jaki będzie specjal na 800 subskrypcji na ten kanale. Widzowie, zrobię w ramach wyjątku specjalna 750 subskrypcji i będzie to właśnie grube 1v1 z Jespiszkiem. Właśnie rewanż tego 1v1. A no, 800 subskrypcji, jeszcze nie wiem co myślę, coś zobaczymy, na pewno będzie coś to coś grubego, więc wydaje mi się, że spoczko. Widzowie, no poziom gry cały czas się podnosi, widzowie, bo jakby, nie wiem, przed chwilą mieliśmy 29 tysięcy, jest taka pierwsza gra po tym 30 tysięcy, to jest, będzie ciężej pewnie. Pewnie to są moje tylko przypuszczenia, więc jakby wow, nie wiem. Fajnie było kiedyś na przykład wbić 50 tysięcy, choć pewnie to będzie mega, mega ciężkie, aż nie do zrobienia. Ale spokojnie, nie mogę się czekać. Pewnie do tygodnia wbiję te 31 tysięcy, bo to szybko powinno pójść. Jeśli będę wbijał tak 200 barków dziennie, to w 5 dni już będę miał 30 tysięcy, czego pewnie nie będę robił, zależy, może 150 dziennie. Zobaczymy, widzowie, do tego dnia myślę, że będę miał wbite 31 tysięcy łarków. No i jeszcze raz wam dziękuję za te 700 subskrypcji, naprawdę lecimy po tysiaczka, wydaje mi się, że jest to możliwe. I myślę, że do końca roku, widzowie, taki był cel wbić tysiaczka. Ogólnie, jak wy to oglądacie, z końcówka października, wydaje mi się, nie wiadomo kiedy jeszcze wbijecie te 700 subskrypcji. Ale widzowie, myślę, że na listopad tak 850 i na grudzień tysiaczka. No fajnie było na pewno, bo po prostu 1000 subskrypcji to jest jednak wielka liczba. Jak mówiłem, dodatkowo szczypi 15 rank na Maze, bo w sumie nie nagrywam z 15 rangów. I chciałam się pochwalić, bo ostatnio biłem też 20 rank na lowu, ale też nie zrobiłam odcinka o tym, bo stwierdziłem, że 20 rank nie będę raczej robił, chyba że kilka na raz zrobię taki po prostu odcinek. Wbiłem na tym i po prostu jak wbijam. Ogólnie mam też konto all 15 ranga, więc wydaje mi się, że to jest spoczko osiągnięcie. Myślę, że będę leciał po konto all 16, potem po konto all 17, aż do konto all 20, a to będzie mega ciężkie. No ale co, wbić do klubu Lukatem i w sumie wbijać na ostatnie odcinki, bo tam tworzą też klub dla słabszych. Pablo dostaje awansik, bo naprawdę jest to, wydaje mi się, legit człowiek na listę członka, można go zaawansować. Każdy wie, jakie są zasady, że po prostu bez wywalania, chyba że ja dam zgodę. Ale ogólnie jest on ST członkiem, więc gratuluję. W sumie bardzo spoczko, nie? Bo wydaje mi się, że bardzo fajnie zrobiłem, dając komuś ST członka. Tego bardzo fajny ziomek, wydaje mi się. Będziemy pewnie pomagać w przyszłości wbijać, więc ST członek myślę, że jak najbardziej zasługuje. To jest tyle, jeśli chodzi o sesję. Jeśli właśnie spodobał, to się lajka, suba. No i co? Się następnego.